opóźnienia, ale Polska w budowie, sami Państwo rozumieją. Konferencja, na której bardzo serdecznie witam legendę Solidarności, pan Andrzeja Gwiazdę, kandydata do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdańskim. Gdańsk zaszczycił dzisiaj swoją obecnością pan minister Zbigniew Ziobro, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji uczestniczy również Krzysztof Steckiewicz, kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu gdańskiego. Zaproszeni na konferencję oczywiście byli pani minister Anna Fotyga, pan minister Maciej Łopiński, ale jak rozumiem z powodu innych zobowiązań nie mogli dojechać. Zaproszenie przyjęli i wyrazili radość z tego, że taka konferencja jest. Szanowni Państwo, za 2 tygodnie wybory. Zbigniew Ziobro dzisiaj dopinguje całą listę i całą drużynę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdańskim. O 16:30 mamy konferencję, mamy spotkanie otwarte dla wyborców w Starogardzie w Domu Kultury o 16:30. O 18:00 tutaj w Domu Technika w siedzibie NOT-u otwarte spotkanie z mieszkańcami Gdańska, na której Zbigniew Ziobro poprze naszych kandydatów. Oddaję panie ministrze głos. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ogromnie cieszę się, że mogę tutaj być i wspierać tak wspaniałych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, legendę Solidarności, pana Andrzeja Gwiazdę oraz do Sejmu. Do Sejmu startuje cała drużyna, cała lista osób. Każda z tych osób ma szansę na to, aby dostać się do parlamentu. Każda ma, można powiedzieć, taki bilet w kieszeni do Sejmu, ale od jej pracy, od jej zaangażowania zależy, czy ten sukces odniesie, sukces dla siebie, a przede wszystkim dla ziemi gdańskiej, dla gdańszczan, ponieważ tam w parlamencie potrzebni są najsprawniejsi, najbardziej kompetentni ludzie. Prawo i Sprawiedliwość inaczej niż Platforma Obywatelska i inne ugrupowania stwarza takie realne szanse, wspierając, dając szansę każdemu, kto kandyduje do Sejmu, by zabiegał o głos, zabiegał o głosy. I przyjechałem tu dopingować wszystkich, ponieważ to od ich pracy, od ich wysiłku, od ich zaangażowania zależy, jak dobry wynik odniesie Prawo i Sprawiedliwość, czy wygra na to ostatecznie Polska, bo przecież zmiana na lepsze w Polsce jest absolutnie konieczna i niezbędna. Drodzy Państwo, tutaj na liście sejmowej występują bardzo znane nazwiska i osoby, które ogromnie szanuję i które też oczywiście wspieram. Pani Anna Fotyga, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan Maciej Łopiński, najbliższy przyjaciel, współpracownik Lecha Kaczyńskiego w kancelarii prezydenckiej. No i oczywiście jest też człowiek, o którym też uważam i powinien tutaj powiedzieć kilka ciepłych słów, słów prawdy. Pan Krzysztof Steckiewicz jest tutaj z nami. Nie mogę powiedzieć, w odróżnieniu od poprzednio wymienionych osób, że pana Krzysztofa Steckiewicza znam bardzo długo, ale uważam, że warto też zwracać uwagę i w jakiś sposób podkreślać, wyróżniać osoby, które swoją działalnością na to zapracowały i zasłużyły, które wyróżniły się w tej działalności, która powinna otwierać drzwi do Sejmu, szeroko otwierać drzwi do Sejmu. Pan Krzysztof Steckiewicz podjął społeczną inicjatywę mającą na celu obronę Lotosu przed jego prywatyzacją, prywatyzacją na warunkach niezwykle niekorzystnych dla Skarbu Państwa. Ma to też ogromne znaczenie dla tego regionu. To jest przecież nie tylko płatnik podatków, ale to jest też i miejsce pracy bardzo wielu ludzi też tej ziemi i przedsiębiorstwo, które jest tą perłą w koronie polskich przedsiębiorstw, której właśnie też i myślę mieszkańcy Gdańska i nie tylko Gdańska, całego tu miasta mogą się szczycić, mogą być dumni. Więc ja też jestem dumny, że w Gdańsku pojawił się człowiek, który był do tej pory poza polityką, czyli pan Krzysztof Steckiewicz, miał tą osobistą odwagę, aby powiedzieć nie tej działalności, choć nie działał w polityce, choć nie był profesjonalnym politykiem, był człowiekiem, który wykazał się pewną odwagą, wykazał się determinacją i skutecznością oraz sprawnością organizacyjną. Zebrał około 200 tysięcy podpisów i de facto przynajmniej spowolniło to proces prywatyzacji. Mam nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przejmie władzę, kiedy pan Jarosław Kaczyński zostanie premierem Rzeczypospolitej, zatrzyma ten proces, którego zatrzymanie pierwszych hamulec uruchomił pan
Krzysztof Steckiewicz. Przyjechałem więc tutaj, by wspierać wspaniałych ludzi. To jest cała drużyna, cały zespół. Każdy z nich ma szansę zostać posłem. Każdy z nich dzisiaj pracuje, każdego z nich dopinguje i każdemu życzę szczęścia. Ale w sposób szczególny wymieniłem tutaj trzy osoby, które mają dla mnie wyjątkowe znaczenie z racji też osobistych znajomości, szacunku i z racji tego, co zrobili, co dokonali. Pan Krzysztof od niedawna jest wśród tych osób, ale myślę, że naprawdę zasłużył sobie, abyśmy też o nim pamiętali. Są też pozostali posłowie, których do mnie cenię, o których dzisiaj też będę mówił na spotkaniach i też mam nadzieję, że będzie im dane ponownie zasiąść w ławach poselskich. Walczymy tutaj o 4, a może nawet 5 mandatów, aby ten wynik był jak najlepszy. Dzięki takim ludziom, tak zaangażowanym właśnie jak pan Krzysztof Steckiewicz, dzięki tak wspaniałym ludziom, legendom, bo to pan senator, mam nadzieję, antyspójną rzeczywistość. Nazwisko Gwiazda dla mnie jako młodego takiego skraba, można powiedzieć, kiedy słuchałem Wolnej Europy albo BBC, to zawsze wyobrażam sobie, że kiedyś wreszcie spotkam pana Andrzeja Gwiazdę i teraz jest mi to dane, więc jeszcze raz, jeśli mogę ścisnąć dłoni, wyrazić słowa szacunku do pana działalności, no to ogromnie pana szanuję i bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj tu z panem spotkać i wyrazić swoje poparcie. To może panie Andrzeju. Pan Andrzej. Proszę Państwa, Gdańsk jest miastem portowym, tego nie należy przypominać. Jeżeli spojrzymy na mapę, a najlepiej na globus, wyraźnie widać, że sfera bogactwa Gdańska to jest Polska i część Ukrainy. Gdańsk może realizować swoje cele, może się bogacić i może się rozwijać wyłącznie w oparciu o bogatą i silną Polskę. I nie ma dla Gdańska innej drogi, tylko troska o cały kraj. Porty będą wtedy dawały duży dochód, kiedy z Polski będą płynęły towary do tych portów i będą przeładowywane. Proszę Państwa, żyjemy w nieoczekiwanej fazie, pomimo zapewnień, że wszystko idzie w porządku, okazało się, że ujawnił się globalny kryzys. Ten kryzys zakwestionował doktrynę neoliberalną, według której była prowadzona polityka światowa i gdy ta polityka była ślepo naśladowana przez Platformę Obywatelską. Proszę Państwa, kryzysu już się nie daje ukryć. Kryzys nad nami wisi, a ja nie mogę spać spokojnie, gdy z wieży, czyli z centrali tej polityki, płyną zapewnienia na kursie, na ścieżce i kursie, na ścieżce i kursie. Myślę, że trzeba zrewidować ten kurs i to jest moim celem kandydowania do Senatu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a teraz człowiek, który zatrzymał sprzedaż Lotosu niechybnie w rosyjskie ręce, czego nie ukrywał Donald Tusk na konferencji wiosną tego roku w Lotosie. Pan Krzysztof Steckiewicz, kandydujący z listy Prawa i Sprawiedliwości z numeru 11. Proszę bardzo, panie Krzysztof. Drodzy Państwo, ciężko mówić po tak wspaniałych przedmówcach. Ja zawsze byłem człowiekiem skromnym i do tej pory apolitycznym i nigdy w życiu nawet nie marzyłem o tym, że kiedyś dostąpię tego zaszczytu, żeby kandydować na stanowisko posła Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jednak od pewnego czasu, patrząc na naszą sytuację gospodarczą, zwłaszcza na to, co się dzieje tutaj na Wybrzeżu, narastał we mnie pewien bunt. Takim punktem zapalnym była sytuacja Stoczni Gdyńskiej przed poprzednimi wyborami. Tam obiecywano nam cudownego inwestora z Kataru, tam obiecywano nam rozwój stoczni, uratowanie. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Ironią było, że ten sam minister Grat, który obiecywał ratowanie stoczni, dokładnie mniej więcej rok temu ogłosił zamiar sprzedaży grupy Lotos. To w moim sercu przeważyło. Stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. Nie można dalej bezczynnie siedzieć, oglądać i czekać, co się będzie działo. Trzeba powiedzieć nie, trzeba powiedzieć dość. W końcu to te zakłady to nasi rodzice kiedyś budowali. Z myślą, że będzie to funkcjonowało dla dobra społeczeństwa polskiego, a teraz tak bezmyślnie jest to wyprzedawane. Lotos, jak wiemy, to nie tylko przedsiębiorstwo znaczenia strategicznego dla Polski. Lotos to nie tylko
źródło podatków, miejsce pracy dla gdańszczan. Lotos to także największy sponsor polskiego sportu. Ja tu jako gdańszczanin, jako kibic Lechii, jako kibic GKS-u, notabene GKS-u, który awansował do Ekstraligi, nie mogłem się z tym pogodzić. Oczywistą rzeczą jest, że jakikolwiek inwestor nie kupiłby Lotosu, nie będzie już pieniążków na polski sport. To wszystko spowodowało we mnie bunt, to wszystko spowodowało na mnie chęć działania i natchnięty tą ideą z grupą przyjaciół, z grupą znajomych postanowiliśmy zrobić ten obywatelski projekt ustawy. Zebraliśmy wymaganą ilość podpisów. Co by nie mówić, drodzy Państwo, udało się. Nie było łatwo, ale udało się. Dzięki naszej determinacji, dzięki determinacji gdańszczan i wszystkich Polaków, którzy przysyłali nam podpisy, którzy pomagali nam w zbieraniu podpisów, udało się to osiągnąć. Ustawa trafiła do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie, została skierowana do komisji. No i cóż, wszystko teraz jest w rękach wyborców. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, Lotos na 100% pozostanie Polski. Dziękuję. Szanowni Państwo, przykład Krzysztofa Steckiewicza jest dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak mówił minister Ziobro, daje szansę każdemu. Inne partie traktują często listy swoje na dalszych miejscach jako zapychacze, jako masę tabuletne, listy po to, żeby tylko wygrali ci, którzy są wysoko. My promujemy i prezes Jarosław Kaczyński dał szansę wszystkim. Jestem przekonany, że właśnie stawka na nowych ludzi w polityce, na świeżą krew, ludzi, którzy uruchomili swoją energię i dziesiątków tysięcy ludzi, chociażby w tym akcie sprzeciwu wobec prywatyzacji Lotosu, to jest nowa jakość w polityce i bardzo dobrze, że taki kandydat się znalazł. Jestem przekonany, że spotka się z dużym poparciem wyborców naszego regionu. Teraz zapraszam do pytań do naszych kandydatów. Do pana. Pytanie do profesora Ziobro, czy w ogóle, czy zna pan ten nowy pomysł prokuratora generalnego Seremeta o ograniczeniu prokuratora z nowej struktury? Nie, niestety nie znam nowego pomysłu działania prokuratury. Wiem, że prokuratura działa coraz bardziej biernie, coraz bardziej jest wycofana z swoich głównych zadań, jaką jest walka z przestępczością. Smuci mnie, że prokuratura nie wykazuje aktywności w ścigania też spraw, które związane z taką stricte przestępczością, ale spraw, które zakłócają porządek społeczny. Choćby kwestia niszczenia Biblii publiczna, która miała miejsce, w mojej ocenie jest też takim elementem, który wywołuje niepotrzebne napięcia i po to takie rozwiązania są przewidziane w kodeksie karnym, które na to nie pozwalają, by nie można było niszczyć Koranu, Tory, Biblii, aby nie wywoływać i dawać podstaw do wywoływania wzajemnych niechęci, animozji, konfliktów wewnątrz społeczeństwa, które powinno być tolerancyjne w stosunku do siebie, ale jednocześnie szanować się. I dziwię się, że prokuratura jest często bierna też i w tego rodzaju sprawach. Więc z przyjemnością odniosę się oczywiście do tej propozycji. W dużym skrócie, 82 prokuratury miały być zlikwidowane, rejonowe, tylko i wyłącznie. Panie redaktorze, zbyt mało wiem, aby móc skomentować tę decyzję. Za moich czasów przygotowaliśmy reformę prokuratury. Zmierzało ono do profesjonalizacji działań prokuratury. Prokuratura bowiem to jest dzisiaj taki wielki moloch, do którego wszystko trafia i prokuratorzy, zwłaszcza w prokuraturach rejonowych, zajmują się wszystkim. Od zabójstw, poprzez wypadki drogowe, po sprawy alimentacyjne i sprawy medyczne, błędu medycznego. Krótko mówiąc, wszyscy, jeżeli zajmują się wszystkim, to nikt na niczym się nie zna. I to, co potrzebuje polska prokuratura, to profesjonalizacji. My przygotowali m.in. specjalny pion do walki z najgroźniejszą przestępczością, którego mi trafia jest najbardziej doświadczeni, przygotowani i odnoszą sukcesy polscy prokuratorzy, aby stawiać czoła też tym najgroźniejszą formą przestępczości. Bez profesjonalizacji, bez specjalizacji, która temu towarzyszy, bez informatyzacji prokuratury, którą rozpocząłem, każda zmiana będzie miała charakter pozorny, ale chętnie zapoznam się oczywiście z tymi propozycjami i do nich się odniosę. Prosimy bardzo, pytań. Mam pytanie, czy temat katastrofy smoleńskiej jest najważniejszym tematem tegorocznej kampanii, tej kampanii parlamentarnej? Wszystkie sprawy ważne dla Polaków są ważne w tej kampanii. Ważne jest dla Polaków, ważna jest kwestia katastrofy smoleńskiej wyjaśnienia, ale ważne są przecież sprawy związane z tym, że rząd nie potrafi skutecznie wykorzystywać ogromnych środków europejskich i trwoni szansę, jaka jest przed Polską. Ważne dla Polaków jest też to, że rząd Donalda Tuska, mimo że ostatnio premier
organizował sobie sesje zdjęciowe na tle odwiertu gazu łupkowego. Marnuje ogromne szanse, jakie są związane z tym ogromnym zasobem gazu, który może dać potężną energię polskiej gospodarce i faktycznie poprawę warunków życia Polaków. Ostatnio, tak jak dzisiaj pana Krzysztofa Steckiewicza, tak we Wrocławiu wspierałem pana profesora Oriona Jędryska, który też nie startuje z pierwszego miejsca, 14 i też ma ten mandat, ten bilet, przepraszam, w kieszeni do Sejmu i mam nadzieję, że ten bilet zostanie przez wyborców skasowany, bo pan profesor Orion Jędrysek był tym człowiekiem, warto tutaj powiedzieć, który, można powiedzieć, w cudzysłowie odkrył gaz łupkowy w Polsce, który przekonał do gazu łupkowego inwestorów amerykańskich, którzy tu ściągnął i rozpoczęli tutaj pracę, który wydał pierwszych 11 koncesji, który opracował strategię, która już by Polsce dawała gigantyczne pieniądze płynące z tego gazu łupkowego, jakże potrzebne dla tej trudnej sytuacji ekonomicznej. Niestety Donald Tusk całkowicie roztrwonił jego pracę, nie odpisał nawet na jego list, gdy wspominał o tej strategii i dzisiaj dowiedzieliśmy się z Komisji Europejskiej, że ponad 20% koncesji na badania, a co za tym idzie, na wydobycie gazu, jest w rękach rosyjskich. Prawdopodobnie nie dlatego, aby ten gaz był wydobywany, ale po to, by nie był wydobywany i stanowił konkurencji dla droższego gazu rosyjskiego. No jeżeli tak ten rząd rządzi, to jaki to jest dobry gospodarz? I myślę, że dlatego potrzeba takich ludzi jak pan Krzysztof Steckiewicz, takich ludzi jak pan profesor Jan Jędrysek. To są ludzie, którym o coś chodzi właśnie, którzy chcą, aby Polska była dobrze zarządzana, aby wykorzystywać potencjał naszego kraju, aby go nie trwonić. Nie trwonić poprzez bezmyślne prywatyzacje, nie trwonić też tego gigantycznego zasobu, który jest w naszym kraju, gazu łupkowego, bo jeszcze jedno dodam, Polska mogła pójść drogą Norwegii i tak by się stało, gdyby koncepcje pana profesora Oriona Jędryska, który startuje właśnie z Wrocławia, z naszych list zostały przyjęte i wtedy nasze państwo czerpałoby zyski rzędu 70% z wydobycia gazu łupkowego, ale Polska może też pójść drogą krajów trzeciego świata, gdzie jest prowadzona rabunkowa gospodarka wydobywcza przez wielkie koncerny międzynarodowe, które tylko jakieś grosze i ochłapy zostawią na miejscu. Niestety Polska za czasów Donalda Tuska idzie drogą krajów trzeciego świata. No to jest smutne. Mam nadzieję, że tacy ludzie jak pan profesor Orion Jędrysek z Wrocławia, czy właśnie pan Krzysztof Steckiewicz znajdą się w Sejmie, bo oni są potrzebni, bo oni podejmują niezwykle ważne dla przyszłości Polski Polaków sprawy. Czy tu regionalne, czy mające charakter szerszy, jeżeli chodzi o pana Krzysztofa Steckiewicza, czy bardziej już, można powiedzieć, globalny, bo to nie tylko kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pan profesor Orion Jędrysek, takich ludzi bardzo w Sejmie potrzeba. My stawiamy na ekspertów, my stawiamy na ludzi, którym o coś naprawdę chodzi, którzy są kompetentni w swojej dziedzinie. I ufam, że ten przyszły parlament będzie pełen tego rodzaju ludzi i da szansę na zmianę, da szansę na wykorzystywanie tego wszystkiego, co jest ważne dla Polaków. Każda sprawa, która jest ważna dla Polaków, jest ważna w kampanii wyborczej. Panie ministrze, uścisnął pan dłoń Andrzejowi Jeździe, natomiast uścisnął pan dłoń Krzysztofowi Steckiewiczowi. Można nadrobić ten symbol. Jeszcze jedno pytanie. Która kampania dla Prawa i Sprawiedliwości jest ważniejsza? Ta prowadzona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy ta na spotkaniach w Klubie Gazety Polskiej, w spotkaniach z agentem Tomkiem? Panie redaktorze, jest jedna kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z nas pracuje w tej kampanii. Również każdy z kandydatów prowadzi własną kampanię wyborczą. To nie są różne kampanie. To jest jedna kampania, której jeden jest cel. Aby Prawo i Sprawiedliwość mogło objąć odpowiedzialność za sprawę polskiego państwa i mogło naprawić te różne błędy i to ogromne marnotrawstwo, jakie popełniła Platforma Obywatelska, wyjść z tych długów, jakie zostaliśmy wprowadzeni. I by premierem mógł zostać człowiek, który sprawdzał się już na tej roli, czyli Jarosław Kaczyński. Przypomnę, że z czasów premierostwa Jarosława Kaczyńskiego, mimo że były jakieś kasandryczne wizje przedstawiane przed wyborami, Polska miała najlepsze wskaźniki gospodarcze, polska gospodarka. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości 1 300 000 zmniejszyło się bezrobocie, więc postawmy ludzi sprawdzonych, którzy odnosili sukces. I nie tylko w sferze gospodarki, również w sferze wymiaru sprawiedliwości, o którym tutaj przed chwilą organów ścigania. Mamy naprawdę profesjonalny zespół, profesjonalny team. Wszyscy jesteśmy jednym teamem, na jego czele stoi Jarosław Kaczyński i chcemy odnieść sukces. I każdy z nas, również tutaj my w tej chwili będąc z Państwem, na ten sukces pracujemy. Pracujemy każdego dnia od rana do nocy, bo to jest sukces dla Polski. Panie pośle, jaką pan wiarygodnością odpowiada dzisiejszy... Panie dziennikarzu, przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, jeszcze ta konferencja
proponuję po konferencji już z przyjemnością rozmowy. Trwają Państwo jeszcze. Jeśli można, to ja bym to zdanie powiedział. Szanowni Państwo, wsparcie Listy Prawa i Sprawiedliwości jest szczególnie ważne w obliczu bilansu rządzenia Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Platforma obiecywała, tak jak obiecywała, cuda w kraju, tak samo obiecywała cuda na Pomorzu. Bilans rządów Platformy na Pomorzu jest bardzo niekorzystny. Upadek stoczni Gdynia. Plany prywatyzacji Lotosu i utraty tej przez Skarb Państwa, tej flagowej firmy na Pomorzu. Podobne zakusy na konsolidację energii w sposób, który oznaczałby utratę siedziby w Gdańsku. Zupełne fiasko posadowienia w centrum prezydencji, polskiej prezydencji w Unii Europejskiej gazu łupkowego, który mógłby być wielkim wehikułem i kołem zamachowym gospodarki Pomorza. Platforma kazała płacić horrendalne pieniądze za odcinek autostrady A1 w momencie, kiedy ona została otwarta i to naszym sprzeciwem udało się te opłaty obniżyć. Krótko mówiąc, za rządów Platformy na Pomorzu gwałtownie wzrosła liczba bezrobotnych, spadła liczba zatrudnionych i w tym kontekście to, co wszystko obiecywała Platforma, okazało się nieprawdą. Bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości dla Pomorza był dużo, dużo lepszy. To za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości przyznano 600 milionów złotych na program melioracji i ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach. Przyznano 500 milionów na budowę Akademickiego Centrum Klinicznego, które w tej chwili jest kończone. Przyznano 200 milionów złotych na budowę Europejskiego Centrum Solidarności. Państwo Prawa i Sprawiedliwości ratowało stocznię, sprywatyzowało Stocznię Gdańską i dokapitalizowało Stocznię Gdynia po to, żeby Platforma, która przejęła po nas rządy, mogła te stocznie ratować. Krótko mówiąc, jeśli się uczciwie porówna bilans rządów Platformy i na Pomorzu oraz Prawa i Sprawiedliwości, to gołym okiem widać, że za rządów Platformy nastąpiła dalsza degradacja naszego regionu. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia alternatywę, Prawo i Sprawiedliwość przedstawia bardzo dobrą drużynę. Jestem bardzo szczęśliwy, że pan minister zaszczycił naszą konferencję i udzielił wsparcia panu Andrzejowi Gwieździe, legendzie Solidarności. Oczywiście minister Fotydze numer 1, Maciejowi Łopińskiemu numer 2, ale to są pewniaki, które wejdą. I panu Krzysztofowi Steckiewiczowi, który rzeczywiście zasługuje na to, żeby pokazać się jako nowa jakość w polskiej polityce. Ludzie, którzy coś zrobili, są nagradzani premiowaniem, wejściem do polityki. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to jedziemy do Starogardu, gdzie mamy spotkanie o 16:30. I zapraszam oczywiście na spotkanie otwarte w siedzibie NOTU, tutaj w Domu Technika, o godzinie 18:00. Wszystkiego dobrego.